Gdybyśmy mieli do czynienia z dwoma rakietami, to tu nie ma mowy o pomyłce, incydencie, to jest po prostu atak. W związku z tym od wyjaśnienia tej sprawy właściwie zależy wszystko. Państwo z nami oglądacie wydanie specjalne raportu Złotorowicza, a ja cały czas staram się do waszych uwag w komentarzach odnosić, żeby nie wpadać w nadmierny słowotok i nie gadać za dużo. Po to mam gości, po to mam ekspertów. Zapowiedziany już Marek Budzisz, ekspert do spraw Rosji. Dzień dobry, panie Marku, czy się słyszymy? Dzień dobry, słyszę, tak, oczywiście. No i ja już czekam bardzo, bardzo niecierpliwie na rozmowę z panem, bo chciałbym, żeby mi pan, mi wytłumaczył, jak ja mam rozumieć te słowa Miedwiediewa. Pan je pewnie już dobrze zna. Incydent z ukraińskim rzekomym uderzeniem rakietowym w polskie gospodarstwo dowodzi tylko jednego. Prowadząc hybrydową wojnę z Rosją, Zachód przybliża się do wojny światowej. Ja nie wiedziałem, że prowadzimy hybrydową wojnę z Rosją i próbujemy wywołać wojnę światową. Jestem tym trochę zdziwiony. Do tego rodzaju zagadkowych wypowiedzi mamy więcej. Margarita Simonian, to jest przecież szefowa Russia Today, napisała wczoraj, że teraz Polska ma swój obwód białgorodzki. To jest obwód w Rosji, który jest przy granicy z Ukrainą i dość regularnie zostrzeliwany w związku z tym przez siły ukraińskie, co sugerowałoby no takie dążenie do, a przynajmniej sygnalizację strategiczną w zakresie gotowości rozszerzenia konfliktu. No i teraz pojawia się zasadnicze pytanie, no w gruncie rzeczy kluczowe w całej tej historii, a mianowicie z czym mieliśmy do czynienia wczoraj. No właśnie, jakby ja nie pytam pana fizycznie, co się wydarzyło, bo oczywiście, że nie wiemy, co fizycznie się wydarzyło. Powtórzę, najbardziej prawdopodobna teza, jaka na razie jest stawiana, jest taka, że ukraińska obrona przeciwrakietowa, kiedy zestrzeliła rakietę nad swoim terytorium, to fragmenty czy ukraińskiego, czy rosyjskiego pocisku spadły na terytorium Rzeczpospolitej, zabiły dwóch naszych rodaków. Mówię, nie chcę, żeby pan mi tłumaczył, co w pańskiej ocenie się wydarzyło tam, na miejscu. Natomiast chciałbym, żebyśmy przeanalizowali rosyjską reakcję, bo już pojawiły się głosy, że nawet jeśli doszło do nieszczęśliwego wypadku, nawet jeśli był to po prostu rykoszet rakiety wystrzelonej przez Ukraińców, to teraz Rosjanie zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby wykorzystać to na swoją korzyść. Znaczy, wie pan, to kwestia wyjaśnienia tego, co się stało, jest absolutnie fundamentalna. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, iż wczoraj pojawiły się relacje o dwóch wybuchach i od samego początku była mowa o dwóch rakietach. A to w sposób zasadniczy zmienia ocenę sytuacji, bo gdyby, ja tego nie wiem, ale formułuję taki pogląd, gdybyśmy mieli do czynienia z dwoma rakietami, to tu nie ma mowy o pomyłce, incydencie, to jest po prostu atak. W związku z tym od wyjaśnienia tej sprawy właściwie zależy wszystko. Rosjanie tradycyjnie działają w ten sposób, że po pierwsze sygnalizują gotowość eskalacyjną i to na różnych poziomach, w tym wypadku determinacji co do ewentualnego uderzenia nie tylko na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, bo pamiętajmy, że niedaleko tej miejscowości, gdzie miały miejsce eksplozje, biegnie linia energetyczna, która łączy system energetyczny Ukrainy z polskim systemem energetycznym. A w związku z tym, jeśli Rosjanie celowo niszczą system energetyczny Ukrainy, no to też mogą chcieć niszczyć te konektory, to co umożliwia stabilizowanie systemu ukraińskiego, na przykład przez przesyłanie energii elektrycznej na Ukrainie po to, żeby tam nie nastąpił blackout i załamanie się. W związku z tym tutaj najprawdopodobniej mogliśmy mieć do czynienia z celowym atakiem strony rosyjskiej. I teraz jest zasadniczym pytaniem, czy zasadniczą kwestią, czy ten atak, czy to, co się stało, jest sygnalizacją gotowości uderzania w cele również na terenie Polski, czy rzeczywiście mamy do czynienia z pewnego rodzaju incydentem czy wypadkiem. Dlaczego to jest ważne? No dlatego, że jeżeli mamy do czynienia z atakiem, a nasza odpowiedź będzie nieadekwatna, to Rosjanie powtórzą tego rodzaju działalność, tylko już na wyższym poziomie eskalacyjnym, na przykład uderzając w inny cel. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z incydentem, no to
to jest kwestia, która powinna oczywiście też wzbudzić reakcję z naszej strony, no ale o nieco innym poziomie stanowczości. To w związku z tym jest istotne. No i tu ja bym oczekiwał reakcji czy informacji ze strony władz polskich, a nie naszego sojusznika amerykańskiego, bo to są dwie różne rzeczy. Okej, ale to od razu, proszę wybaczyć, że wejdę słowa, ale od razu spróbuję ten wątek, który pan poruszył, żebyśmy rozdzielili na dwa osobne. Mam punkt pierwszy. Zakładamy, że rzeczywiście doszło do celowego ataku. Powtarzam, zakładamy, bo nie możemy wykluczyć tego celowego działania ze strony Rosjan i wtedy pan mówi, musi być adekwatna reakcja na ten atak. W pańskiej ocenie, jak wyglądałaby taka adekwatna reakcja na taki atak? No, ta reakcja musi być co najmniej na kilku poziomach. Znaczy to po pierwsze musimy opowiedzieć światu, przedstawić własną wersję tego, co się stało. Znaczy nie możemy kontentować się tym, że prezydent Joe Biden powiedział, iż jego zdaniem to nie był atak. My musimy przedstawić naszą opowieść na ten temat, bo dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że 40 kilometrów od miejsca, gdzie to zdarzenie miało miejsce, mamy radar w miejscowości Łabunie, jeden z trzech nowoczesnych radarów, które służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej o zasięgu 500 kilometrów. A w związku z tym, no ja zakładam, ale to jest chyba dość oczywiste, że władze Polski od samego początku wiedziały, ile pocisków nadleciało, z jakiego kierunku i najprawdopodobniej również były w stanie zidentyfikować to, kto je wystrzelił. To jest dość oczywista i narzucająca się interpretacja. I zareagowały tak, jak zareagowały. No proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy do czynienia z posiedzeniem rządu, posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Duda dzwonił do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Minister Obrony Narodowej dzwonił do szefa Pentagonu. Konsultowany był również sekretarz generalny NATO. A zatem mieliśmy do czynienia z reakcją na wysokim poziomie władz Polski i reakcją o dużym, że tak powiem, stopniu alarmowania międzynarodowej opinii publicznej. Tak się nie reaguje w sytuacji incydentu czy wypadku. Tak długo, jak długo nie mamy oficjalnego komunikatu polskiego, no to tak długo nie wiemy w gruncie rzeczy, co się stało, a mamy środki i moim zdaniem mamy też wiedzę, co w istocie tam miało miejsce. Ja przyjmuję do wiadomości to, co powiedział prezydent Biden i to, co napisało CNN, twierdząc, że to była jedna rakieta i to jeszcze na dodatek przechwytująca ukraińska. No ale minęło już wystarczająco dużo czasu. Na miejscu działają polskie ekipy, są szczątki tej rakiety i można bardzo łatwo, fachowcy są w stanie zidentyfikować, czy mieliśmy do czynienia z jedną rakietą, czy z dwoma rakietami. I jakiego typu to są pociski rakietowe. W związku z tym, no tu mamy pewien zastanawiający, powiedziałbym, obszar niejasności, no i być może też pewnej asymetrycznej reakcji władz polskich. No bo jeżeli mamy do czynienia z incydentem, to czemu reakcja na tak wysokim poziomie i tak istotna? No tak, bo być może to wynika z tego, że wczoraj tak naprawdę nawet rząd nie wiedział, na co się szykować, bo tak naprawdę cały wczorajszy wieczór dochodziły do nas z różnych stron informacje, że to jednak była rosyjska rakieta. No to na rosyjską rakietę trzeba, wiadomo, zareagować bardzo silnie, jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi. Wielu dzisiaj, mam wrażenie, odetchnęło z ulgą, kiedy usłyszało, że to nie była rakieta rosyjska, tylko ukraińska. Pan też z taką ulgą odetchnął? Nie, ja nie odetchnąłem z taką ulgą, a wręcz przeciwnie. Dlatego, że o godzinie 17, no spójrzmy, jaka jest chronologia wydarzeń. O godzinie 17 mamy informację o dwóch eksplozjach pod Hrubieszowem. O dwóch. I to cały czas jest powtarzane. Świadkowie też mówią o dwóch eksplozjach. Przypominam, o czym już mówiłem przed chwilą. Mamy tam najnowocześniejszy natowski radar służący ochronie przestrzeni powietrznej. W związku z tym zakładam, że dość szybko polskie służby wiedziały, ile tych pocisków nadleciało. I to jest kluczowa informacja, bo można mówić o pomyłce, o incydencie, o nieudanej próbie przechwycenia, jeżeli jest to jeden pocisk,
trudno mówić o zabłądzeniu dwóch pocisków. I to jeszcze na dodatek pocisków naprowadzanych systemem GPS. Ja już pomijam te spekulacje, które wskazują na możliwość pomyłki, dlatego że parametry wsi, w której uderzyły pociski, są dość zbliżone do parametrów celów na Ukrainie. Tak? Szerokość geograficzna jest identyczna, długość geograficzna odmienna albo odwrotnie, już w tej chwili nie pamiętam. W związku z tym zakładam, że władze polskie wiedziały bardzo szybko i stawiam otwarcie i uczciwie pytanie, dlaczego tak długo i w sposób bardzo oględny polska opinia publiczna była na ten temat informowana. Niestety wygląda to, że najpierw konsultowano sojusznika amerykańskiego i badano, jaka reakcja będzie naszego sojusznika amerykańskiego. No i potem, jak już sprawdzono, że ta reakcja będzie właśnie taka, jak powiedział Joe Biden, podjęto decyzję o, obowiązującej linii. No to nie budzi pewnej wiarygodności. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że jeżeli to było uderzenie Rosjan, to oni powtórzą to uderzenie. Tu nie miejmy żadnych złudzeń co do tego. No tak, a nawet jeśli nie było to uderzenie Rosjan, to zrobią wszystko, co w ich mocy, znowu powtórzę, żeby wykorzystać jako pretekst do eskalacji tej wojny, do eskalacji tego konfliktu. I zdaje się, że słowa Miedwiediewa się w to doskonale, w taki scenariusz wpisują. Eskalacja konfliktu już ma miejsce. Bo po pierwsze mieliśmy wczoraj do czynienia z atakiem rakietowym o największej skali od 24 lutego. No to już samo w sobie jest działaniem eskalacyjnym. Po drugie, od pewnego czasu trwają próby destabilizacji sytuacji w Mołdawii. To też jest działaniem eskalacyjnym związanym choćby z otwieraniem połączeń kolejowych między Rumunią a Ukrainą. Tam wiodą istotne kanały czy szlaki komunikacyjne. Po trzecie, mamy do czynienia z całą retoryką bardzo agresywną, związaną z zaangażowaniem Białorusi w wojnę na Ukrainie i związane z udziałem Polski. No, jeśli prześledzimy tą narrację oficjalnych czynników czy oficjalnych mediów rosyjskich, no to jest narracja o tym, że Polska w sposób bezpośredni jest zaangażowana w wojnie na Ukrainie. Tam przecież mówi się w sposób całkowicie niezgodny z prawdą, no ale to jest taka obowiązująca linia, że tysiące polskich najemników uczestniczyło w walkach na Chersońszczyźnie, a w związku z tym to polskie zaangażowanie jest jednym z powodów ostatnich rosyjskich porażek. To wszystko razem jest działaniem eskalacyjnym. I teraz ten incydent, wydarzenie, które miało miejsce wczoraj, no jest w tym kontekście bardzo istotny, bo on jest elementem pewnej sygnalizacji strategicznej. Nawet przy założeniu, że to był wypadek i że to na terytorium Polski spadła rakieta systemu S-300 albo szczątki przechwyconego pocisku manewrującego rosyjskiego, no to już sam fakt, że Rosjanie atakują cele położone bardzo blisko polskiej granicy, jest też działaniem eskalacyjnym, bo to jest potencjalnie groźne wobec Polski, bo tego rodzaju incydenty mogą się powtarzać. W związku z tym, niezależnie od tego, jak zinterpretujemy to, co się stało, mieliśmy wczoraj do czynienia z działaniem eskalacyjnym ze strony rosyjskiej. I na to, że Rosjanie eskalują i eskalują w sposób celowy, no wskazuje też cały kontekst polityczny i geostrategiczny związany z tym wczorajszym atakiem. No tak, i pytanie w pańskiej ocenie, jaka powinna być odpowiedź Zachodu? Bo jak słucham tego, co pan mówi, odnoszę wrażenie, że tak delikatnie rzecz ujmując, w pańskiej ocenie władze nasze nie zareagowały tak, jak powinny. Jaka byłaby idealna reakcja, nie tylko polskich władz, ale przede wszystkim NATO na eskalację konfliktu ze strony Rosjan i na wprost, na sam fakt, że bez względu na to, co się nie wydarzyło, konflikt na Ukrainie fizycznie dotarł do terytorium państwa natowskiego i w konsekwencji tego śmierć poniosło dwóch obywateli państwa natowskiego. No i to pociąga za sobą skutki o charakterze prawnym i z tego w żaden sposób nie można rezygnować. To znaczy musi być oficjalne dochodzenie, muszą być ustaleni winni i ci winni muszą być pociągnięci do odpowiedzialności. Nawet jeśli to miałby być to proces zaoczny, bo to są zabójcy dwóch polskich obywateli. To jest absolutne minimum, co trzeba zrobić.
Po drugie, moim zdaniem trzeba poprawić komunikację między ośrodkami rządowymi w Polsce a polską opinią publiczną, bo nie może być tak, że spadają rakiety, już nawet nieważne, kto je wystrzelił, na terenie Polski. Giną polscy obywatele i mamy wielogodzinne milczenie ze strony czynników rządowych, bo to oznacza jakby możliwość wybuchu paniki, różnych zachowań nieobliczalnych. Trzeba po prostu reagować szybciej i ta komunikacja musi być poprawiona. To jest wniosek, który należy wyciągnąć na przyszłość. Ponadto no trzeba, tak jak już mówiłem, no będę obsesyjnie do tego wracał, trzeba wyjaśnić, co się stało i adekwatnie zareagować. Jeżeli mieliśmy do czynienia z wypadkiem i incydentem, to ta reakcja nie może być bardzo stanowcza, czy nie może być przeskalowana, bo przeskalowanie reakcji jest też na rękę Rosji, bo oni wtedy kreują się na ofiarę agresywnego sąsiada, czyli w tym wypadku Polski. Jeżeli natomiast mieliśmy do czynienia z atakiem, to ta reakcja nie może być z kolei zbyt umiarkowana, bo to z kolei prowokuje Rosjan do powtórzenia tego rodzaju działań. W związku z tym od wyjaśnienia tego, co się stało, zależy to, jak powinniśmy zareagować. Z pewnością powinniśmy zareagować w sposób, powiedziałbym, wyrachowany czy wyrozumowany, to znaczy na zimno udzielić adekwatnej odpowiedzi w reakcji na to, co się stało. Odpowiedzi takiej, żeby Rosjanie, jeśli to oni podjęli to działanie, nie zdecydowali się na kolejne tego rodzaju kroki. Natomiast jeśli to był wypadek, no to oczywiście ta reakcja musi być odpowiednio inaczej skalibrowana. Przy okazji, moim zdaniem polska dyplomacja powinna postawić, i to w ramach zbliżającego się kolejnego spotkania Ramstein, kwestię zarzuconą, a przecież była dyskutowana żywo jeszcze wiosną, dostarczenia Ukrainie myśliwców po to, żeby Ukraina była w stanie chronić swoją przestrzeń powietrzną i tych systemów, które pozwoliłyby przechwytywać rosyjskie rakiety, no dlatego, że podobne sytuacje mogą się powtarzać i najlepszą obroną jest... Atak. No jest właśnie wyposażenie państwa ukraińskiego w zdolności do uniemożliwienia Rosjanom tych ataków. Dokładnie. Tym, co też trzeba otwarcie powiedzieć, Ukraina powinna otrzymać systemy o większym zasięgu, tymi rakietowe, po to, żeby Rosjanie nie czuli się bezkarni, wykonując uderzenia na cele ukraińskie. Właśnie, bo teraz odnieść można wrażenie, szczególnie po tych słowach, które tu przytoczyłem, że czują się bezkarnie. Ja tak kiwałem głową, jak pan mówił o myśliwcach i o wsparciu wojskowym i ochronie przestrzeni powietrznej Ukrainy, dlatego że to nie chodzi o moją opinię, bo ona jest nieistotna, no ale no, rozmówcy Kamili, czy moi rozmówcy dzisiaj w tym programie właśnie to samo mi tłumaczyli, że najważniejsze jest teraz po pierwsze no, zabezpieczyć nie tylko wschodnią granicę NATO, ale również zachodnią granicę Ukrainy, przestrzeń powietrzną na zachodzie Ukrainy i odeprzeć rosyjskie wojska przynajmniej na wschód, jak w ogóle ich nie wyprzeć. No, im będą dalej, no to jest truizm, ale im będą dalej od nas, tym mniej będą nam zagrażać. Ja myślę, że tu możemy mieć bardzo, bardzo duży wachlarz reakcji, no, takich dość oczywistych, mianowicie powinniśmy poprosić naszych sojuszników o wzmocnienie naszej przestrzeni powietrznej, chociaż też musimy mieć świadomość, że nie ma systemów, które gwarantują, że żadna rakieta nie wleci w naszą przestrzeń i w związku z tym będziemy całkowicie bezpieczni. Ale pewien gest, pewien krok powinien zostać wykonany i podobnie pewne ograniczenia powinny być zdjęte, jeśli chodzi o dostawy bardziej zaawansowanych systemów dla strony ukraińskiej. No tak, tylko skoro weszliśmy już na poziom takiego właśnie zastanawiania się, co mogłoby się wydarzyć, co powinno się wydarzyć, pamiętam też, jak mieliśmy okazję o tym rozmawiać, że i właśnie pan powiedział, trzeba odpowiednio wyważyć tą reakcję. To jest znowu, zabrzmi jak oczywiste, jak mówią klasyk, oczywistość, ale to jest bardzo skomplikowany problem. Znaczy, reakcja musi być na tyle silna, żeby ruskich, mówiąc wprost, zabolało, ale nie na tyle silna, żeby ich do niczego nie sprowokować. Co prawda przestali już straszyć, tak jak straszyli jeszcze parę tygodni temu tak otwarcie użyciem broni jądrowej, to cały czas też mieliśmy okazję o tym rozmawiać, cały czas ten element jeszcze jest.
I cały czas jeszcze możemy się obawiać, czy też może coś się zmieniło w pańskiej ocenie, już nie musimy się obawiać tego straszenia atomem przez Rosjan. No to jeszcze zacznijmy od kwestii reakcji, bo to powinna być reakcja w obrębie naszego systemu sojuszniczego, czyli ustalona z sojusznikami. I tu jest kwestia, powiedziałbym, pewnych działań o charakterze politycznym, dlatego że ocena sytuacji z oczywistych względów może być odmienna w Polsce i może być odmienna w Waszyngtonie, nie mówiąc już o Paryżu czy Berlinie. A w związku z tym trzeba na poziomie politycznym znaleźć wspólną linię, jak na tego rodzaju sytuacje odpowiedzieć. To jest absolutnie rudymentarny element tejże polityki. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie inne działania, już bardziej precyzyjne, no to zostawmy te sprawy wojskowym, bo oni moim zdaniem mają przygotowane scenariusze odpowiedzi na wszelkiego rodzaju zagrożenia. No na tym polega również bycie w gotowości na poziomie naszych sił zbrojnych. Natomiast jeśli chodzi o ten element nuklearny, o którym pan powiedział, zagrożenie cały czas istnieje. W moim odczuciu ono się zmniejsza, dlatego że mamy do czynienia z jasnym, niebudzącym wątpliwości stanowiskiem Pekinu, co już skłoniło Rosję do, powiedziałbym, na poziomie retorycznym denuklearyzacji. Rosjanie nieco mniej ostatnio posługują się tego rodzaju groźbami. No właśnie z powodu deklaracji chińskich, dlatego że już sama retoryka jest dla nich potencjalnie groźna ze względu na różnego rodzaju decyzje o charakterze bardziej gospodarczym czy politycznym niż wojskowym, które Chiny mogą podjąć, obiektywnie szkodząc Rosji. W związku z tym ta wizyta kanclerza Scholza w Pekinie, ostatni szczyt G20 i spotkanie Joe Bidena z Xi Jinpingiem, one doprowadziły do pewnego rozładowania tego napięcia, jeśli chodzi o rosyjski potencjał nuklearny, czyli obrazowo mówiąc, zeszliśmy jeden czy dwa szczeble niżej na tej drabinie eskalacyjnej. Tak. No ale właśnie ten incydent wczorajszy jest w tym kontekście potencjalnie groźny, dlatego że Rosjanie nie mogą zeskalować, grożąc potencjałem nuklearnym, mogą chcieć pokazać gotowość eskalacyjną właśnie wykonując tego rodzaju działania lub prowokując tego rodzaju sytuacje. No to się łączy, tu mamy pewnego rodzaju junktim między jednym a drugim. No tak, mówiąc tak bardziej upraszczając, jeśli dobrze to rozumiem, no nie mogą nas już straszyć atomem, no to będą nas straszyli swoimi słynnymi systemami rakietowymi. I właśnie, pan mówił o tym, zresztą ja też miałem okazję o tym rozmawiać dzisiaj i wcześniej z doktorem Bartosiakiem, że ewidentnie po stanowisku Chin Rosjanie przestali tak bardzo grozić, straszyć, tak jak pan też zauważył. Natomiast po tym, co wydarzyło się wczoraj, w mojej przynajmniej ocenie, ciekaw jestem pańskiej, reakcja Chin była mocno powściągliwa. Ja zacytuję może słowa, czy komunikat chińskiego MSZ-u, że odnotowaliśmy takie doniesienia. W obecnych warunkach wszystkie strony powinny zachować spokój i powściągliwość, aby uniknąć eskalowania sytuacji. Znaczy nie brzmi to, przynajmniej w mojej ocenie, jako uspokajanie Putina, przestań tam strzelać rakietami na wschodzie Europy, tylko tu odniosłem wrażenie, że Chińczycy, że na tym poziomie nie widzą, żeby się wydarzyło coś szczególnie niepokojącego. No bo na poziomie relacji geostrategicznych nie wydarzyło się nic niepokojącego, co by nakazywało zajęcie przez Pekin nieco bardziej stanowczego stanowiska, nawet zakładając, że oni chcą takie stanowisko sformułować. Wydarzył się wypadek, a nawet jeśli to był atak, to o relatywnie niewielkich zniszczeniach i niewielkiej skali ofiar, czyli brzmi to dość cynicznie, no ale... Ale tak to wygląda, czyli na niskim poziomie... Panie Marku, proszę wybaczyć, proszę zatrzymać dosłownie na chwilę, to myślę, tylko zabiorę jeden głos, bo wiadomo, to też ani ja, a już mam nadzieję, że również moi widzowie nie będą pana oskarżać o to, że pan umniejsza to, co się wydarzyło, jakby rozumiemy. My jakby chcemy, żeby pan właśnie na spokojnie, ekspercko nam sprawę wyjaśnił. Więc tak, wydarzyła się tragedia i nikt tego nie neguje, no ale musimy popatrzeć trochę szerzej.
No właśnie, w związku z tym to, co się zdarzyło, no to na tej drabinie eskalacyjnej jest na relatywnie niskim poziomie. Zważywszy na miejsce, gdzie te rakiety uderzyły czy spadły, bo przecież nie można wykluczyć wypadku, no i też liczbę ofiar, to jeśli chodzi o poziom eskalacyjny, to jest niski poziom, a w związku z tym nie ma powodu do jakichś przeskalowanych reakcji. I ta reakcja chińska jest dość oczywista, związana też z faktem, że nie do końca wiadomo, co się stało, bo nie mamy do czynienia z oficjalnymi komunikatami. To zamykałoby temat, ale póki tego nie mamy, no to lepiej powstrzymać się od zbyt daleko idących deklaracji. I to jest oczywiście też uwaga pod adresem Polski, władz Polski, polskiej opinii publicznej. No musimy tu zachować spokój. Adekwatna reakcja na to, co się stało, no zakłada właśnie, że ona będzie przemyślana, a nie spontaniczna, bo wojna jest jednak formą bardziej przypominającą szachy niż jakiś bojowy zapał. No tak. Panie Marku, Marek Budzisz, ekspert do spraw rosyjskich. Bardzo dziękuję za tą analizę, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo.